biedroneczka wybrzydzała przy kropeczkach, gdy ją mama ubierała. Ta za duża, ta za mała, ta za jasna, ta za ciemna, ta dla oka nieprzyjemna. A gdy kropki już wybrała, nad sukienką wybrzydzała, gdy jej pomóc miała mama. Ja tej nie chcę, nie chcę sama kolor wybrać, tak marudzi, już czerwony mi się znudził. Wzięła mama więc biedronkę na daleką, wielką łąkę do krawcowej pająkowej w sprawie jej sukienki nowej. Bo krawcowa z tego znana, że jest w modzie obeznana. I uszyła jej sukienkę z pajęczyny bardzo cienkiej, tkaną tylko nicią złotą. Ach, to dzieło sztuki oto! Zachwycona biedroneczka się przegląda w lustereczkach. Myśli mama, raz się żyje, niech i mi krawcowa szyje suknię nową, wyjątkową, prosi panią pająkową. I do sukni też żakiecik, kolor pani mi poleci? Gdy do domu powróciły, taki zachwyt tam wzbudziły wystrojone w suknie nowe od krawcowej pająkowej, że natychmiast łąka cała też szyć suknię poleciała.